Dzień dobry moi drodzy. Dziś znowu witam was z samochodu w grudniowy wieczór. Dlaczego? Ponieważ znowu gdzieś jedziemy. I zanim wam opowiem o temacie odcinka, musimy tam dojechać. Dzisiaj w związku ze zbliżającymi się świętami pokażemy wam drogę do Jezusa. Tak wygląda droga na dziś. Dokładnie jak Morgan Freeman w poszukiwaniu Boga. Dzisiaj. No i proszę. Jesteśmy. Tu jest nasz hotel, a tu jest. No, co ciekawe, najpierw odwiedziłem Jezusa w Rio, z bliska. Bardzo ustronne miejsce, bez turystów. Co ci razem przyjdę? Półtora roku później przypadkiem się znalazłem w Świebodzinie. Dzień drugi, rano, za chwilę już po 8 jest, na 9 jedziemy do studia i bierzemy się do roboty, bo na razie to się wygłupialiśmy. Taram, jesteśmy. Dzisiaj nie mamy ze sobą żadnego stabilizatora, mamy za to takie gumowe rury i jazdę. I pewnie w tej chwili zastanawiacie się, dlaczego wzięliśmy jazdę, statyw i te wszystkie ciężkie akcesoria zamiast gimbala, takiego jak Ronin, którego często używamy. I rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach gimbal jest najbardziej uniwersalną, najbardziej przydatną rzeczą, jeżeli chodzi o szybkie uzyskanie płynnego ruchu kamery. Ale w momencie, gdy jesteśmy w studiu, tak jak tutaj, i gdy pracujemy prawie cały dzień z ruchomą kamerą, czasami wtedy lepiej użyć jazdy czy też slidera. Po pierwsze, w takiej sytuacji operator mniej się męczy, ponieważ musi jedynie popchnąć, a czasami ma również osobę, która zajmuje się popychaniem tej konstrukcji. Czasami operator może siedzieć na wózku, kiedy jest to bardziej profesjonalna jazda kamerowa, taka jak w filmach fabularnych. My w tym przypadku mieliśmy jedynie jazdę rozłożoną na specjalnych torach, którą ja przesuwałem, ale gdybym musiał chodzić cały dzień z Roninem, tak w tył, w przód i na boki, to myślę, żebym nie wytrzymał, pomimo tego, że już mam troszkę wyrobione mięśnie od tego chodzenia gdzieś tam po lesie z kamerą. Druga sprawa to kwestia precyzji i powolnych ruchów. Dużo łatwiej osiągnąć precyzyjne ujęcia i powtarzalne na jeździe, ponieważ możemy regulować ostrość w łatwiejszy sposób, możemy założyć dłuższą optykę, mamy większą kontrolę nad tym, co widzi kamera. Dzieje się to w sposób bardziej organiczny, można powiedzieć, ponieważ to operator rusza kamerą, a nie tak jak w przypadku gimbala, gdzie to silniki z odpowiednią mocą i prędkością ustawiają kamerę we właściwym miejscu. Pół dnia za nami. Działamy jak szaleni. Mamy bezcieniowe studio, gdzie ściany są w takim kształcie, żeby nie było żadnych cieni. Kolejne lampki. Co to za lampki? Redheady 800. Będą żarowo świeciły i będą zmieniały barwę na zielono, na tło. Te filtry lądują na tych lampach.
i na tamtych. Gdy chcemy nagrać bardzo niewielkie elementy, jakieś detale i zrobić to bardzo powoli, bardzo ciężko jest obejść na przykład dookoła jakiś pierścionek czy coś takiego gimbalem i jeszcze do tego właściwie to wyostrzyć. Wtedy to jest najlepsze rozwiązanie, być na slajderze właśnie. Poza tym jesteśmy w studiu, mamy czas, mamy możliwość rozłożenia wszystkiego na płaskiej, równiutkiej powierzchni. Oczywiście, gdy idę do lasu nagrywać jakieś sporty czy coś takiego, wtedy biorę Ronina, mogę z nim biegać gdzieś po krzakach, mogę szybko się przemieszczać i do szybkich ruchów jest on praktycznie niezastąpiony. Myślę, że zrobię również odcinek o tym, jakie są różnice między Steadicamem a gimbalem, a na razie skupmy się na gimbalu i jeździe kamerowej. Wadą używania jazdy kamerowej czy też slajdera jest to, że ma się więcej tych akcesoriów. Statywy, cały slajder jest dosyć długi. Nie zabralibyśmy normalnie tego w jakiś trudny teren, ale w studiu bardzo dobrze to działa. Miarka, wytwornica bąbelków, jazda, Kinoflo. Każde z tych urządzeń pozwala na dosyć precyzyjne ruchy. Trzeba się tylko tego nauczyć. Trzeba mieć na uwadze, że gimbal to tak naprawdę silniki i reagują one z pewnym opóźnieniem, ale jeżeli dobrze się je ustawi, jeżeli chodzi o siłę i szybkość reakcji i płynność ruchów, wtedy można naprawdę zdziałać super rzeczy. 90% rzeczy robię na gimbalu, bo jest tak po prostu łatwiej i szybciej. Ale jeżeli jesteśmy na takim planie jak tutaj, no to naprawdę jazda kamerowa jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Jak nam idzie? No idzie jak w pracy filmowca, no czekanie. Wiem na co czekamy. Czekamy na to, aż operator skończy kręcić vloga. Robimy dwa ostatnie ujęcia. Skończyliśmy na dzisiaj. Trzeba to wszystko teraz spakować. Byliśmy fantastyczni. Wróciliśmy. Koniec tej grudniowej podróży. Zapraszam na kolejne vlogi już niedługo. Subskrybujcie i naciskajcie na dzwonek, aby mieć powiadomienia. Oprócz tego Instagram i Facebook, gdzie zdjęcia i różne inne linki do realizacji, które robię nie tylko do vlogów, ale też do filmów ASF Studio. Zapraszam i do zobaczenia.